Jo, nagrywka leci. O, Pinki przyjechał. Yeah, madafaka. A fieścinka już czeka. Jeszcze chwila, zaraz zaczniemy cię dojeżdżać. Oj, oj. Cześć, Pinki. Dobry. Co, Pinki, robisz? Gaśnica? Tak, gaśnica to dobra jest, sprawa, tak. Ej, czekaj, tam pieście jest. No, ale to nic, weźmy więcej, weźmy więcej, weź więcej. W lesie to wiedzimy. Ja przyzorny. Ktoś chce kask? Po jaki, o kurwa. Trochę dużo aut masz do podpalenia, w razie co. Japon. To jest to nie pierdolenie w ciebie, no domi. O kurwa, co to było? Dobrze się postarał. Góry drzwiami, na nie. Teraz nie zamkniemy. Co żeś ty robił? Co to ma być? Co to kurwa było? Ty jakieś stare kurde gówno. To ale, miało być wow. Ale shit. Całe 5 zł dałem na to na rynku. Właśnie może dlatego, że to było na rynku. Wszyscy trzymają zachowawczą odległość. Chodź, zobaczysz tutaj, jak się fotel fajnie wyrywa. O, mam. No. O, jak się wyrwało. Z korzeniami go wyrwało. To stacja numer 1 się nie udało. Co bardzo. O. O, akumulator trzeba zabrać. A, oczywiście, że tak. Pięknych mniej daję na złomie bez akumulatora. Aj kurwa miodu! Pali strzała. O, ja myślę, że z lewej strony jeszcze trzeba steeringować. Będzie O, dobrze, że tu to opona miałaś. To opona cię uratowała życie. Ale koło rzeczywiście jest krzywo. Jest krzywo. Dobra, weźmiemy za to tutaj gdzieś przyspawane. O, skaczę ja. Tutaj sobie zobaczę. O kurwa! Daniel, pomij weź. Tak zwane nieprofesjonalne naprawy blacharskie według Daniela i Pinkiego. Polecamy zakład mechaniczny. O, jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie to, żebym się swojego ryja wstydził, tylko po prostu pić. Mnie też pić. Daniel, tylko ty drzewa nie wyrwi. No to pizda, no. Poszło z lampą. No, coś poszło. Starczy? Dobrze jest. Babcia za ogródek, która za... Piąteczka. Elo. Możeś naprostował. Sobie po prostu? Nie wyrwało. Co po prostu? Coś się wyrwało. Powiem wam, że Ford mi zaimponował. Ty masz cud kamery? Aż lakier został na linię. Trochę jest wyciągnięty. Wlew paliwa do Fiesty, 5 dyszek. Bo się zaciśnie i potem ja nie wyciągnę już tego za Chiny. Fiesta to ogarnie. Dobra blacha. O. Tym razem ze sznurkiem. Dobra, to nie ma sensu. Nie ma sensu. A biedne drzewko, myśli czemu mi to robić? Za junior, denerwuj się. Co to za gówno? Jest polo jakieś. Spierdolo. A fu? Tylko niemiecka technologia. Ale nie, o kurwa. Jadę i nagrywam. Ale zaoraliśmy pole, kurwa. Sąsiadowi. Kurwa moje pole. 40, 50, 60, 70, 80. Jaka pole! Jakaś baba, co to kurwa jest! Już klepie ładnie. Tak. Ale klepie ładnie. Dobra, już następny, nie wsiadam. Bezpieczeństwo! Cicho tam! Ciężko? Ciężko!
zauważyć, że ten złomek nie ma klatki. No nie ma. No. Pięknie, pięknie. To moje pole. Pole kamień skurwa. Chodź, coś zobaczysz. Pamiętasz ten kamień? O kurwa. O kurwa. Wypukliło trochę podłogę. Tam tyle zderzaka to jest nic, ale urwany ładnie, elegancko. Ja pierdolę, że się zakopał, no nie wierzę. Siema, jak tam? Obrzuciłeś mnie całego błotem, żeby nie to, żebym coś. A skręcają się koła, bo jakoś tak dziwnie lekko się skręca. Dobra, to no na błocie stoisz. Ogólnie to coraz bardziej śmierdzi. No śmierdzi. I ogólnie to jakby wydaje mi się, że nie wiem. Czasami na zakrętach brakuje mi oleju. Chłodnia się rozjebała. Kurwa, ale to było zajebiste. Ja pierdolę. W normie jest. Temperatura? No! Tyle czasu! Ole kurwa, ja będę... Ole kurwa, jest zajebiste. Dobra, biedamy. Jedź po Maćka. Maćkę bierz tutaj. Znowu spadła. Nie. Chyba. Nie, też kawałek zderzaka. Żyje? O! Drugi. Co to było? Wow. Jak było? Jak było? Zajebiście. Nie, to zajebiste. Tak? No. To dawaj tak te same ruchy, tylko dwa razy szybciej. Nie na rady już się rozpędzić. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Ty, ale ja jeszcze dzieci chcę mieć. Spokojnie się załatwi. Jak nasze dzieci będą miały kurwa takie same jaja, to ja pierdolę. Tylko się zapnij. O, ciągniesz coś ze sobą. Jak wygląda dupka? Tak samo. Dobrze stuningowana. Bo coś właściwości jest na trochę gorsze mam teraz. Chyba trochę wahaczy powybierzalało, albo amortyzatory w gniazda. Ale co, poleciałam dobrze? Wszystko powypadało? Mi się wydało, że się kurwa trzeba. A jakoś tak krzywo, ale chyba... O jejku! Nie mamy w ogóle hamulców. Płyn uciekł. A nic, pewnie się urwał na którymś z korzeni. Tato, a skąd się biorą części? Z nadkola. Znaczy, z dziury. Spaliłeś! Rosnął w lesie, chuju! Chciałam tylko zaznaczyć, że obecnie fiestę przerobiliśmy na pojazd niskopodłogowy. Dobra, czekaj, bo wygniętliśmy trochę dach. To ja pokażę, jak się naprawia go. Moje narzędzie pracy, o. Pyk. O kurwa, za mocno żeśmy wgniętli. Czekaj, zem. Profesjonalne naprawy blachaczkie, kurwa ja. Jeszcze tutaj masz do poprawienia, wrogu. O, tak. Pięknie razem z płachą poszło. Do wody w las. Dobra, spadamy.